Siemanko, dzisiaj sobie omówimy różnice między zestawami i na pierwszy rzut oka widzimy, że te zestawy są praktycznie identyczne. Tylko jeszcze wspomnę na samym początku, że na potrzeby filmu są tutaj bardzo krótkie przypony, żeby po prostu zmieściły się w kadrze. Normalnie by to były 50+, plus, tutaj mają dosłownie 15-20 cm, żeby po prostu nam się zmieściły, żebyśmy to widzieli w całości. I teraz zwróćcie uwagę, wydaje nam się, że to są te same zestawy, no może się różnią łącznikiem, widzimy to jest niebieski, tutaj jest żółty łącznik, ale praktycznie są to te same zestawy, ale jest jedna ważna różnica sposób wiązania przyponu. Tutaj, akurat zwróćcie uwagę, mamy łącznik do szybkiej zmiany, szybkiej zmiany przyponu wraz z tą rurką silikonową, która nam umożliwia szybsze, szybszą wymianę przyponu. Tylko najważniejsza rzecz: zwróćcie uwagę na połączenie. Tutaj, już te u góry widzimy, że jest inne załamanie. Tutaj widzimy, że już jest inne łączenie. I teraz to jest ten zestaw na dole, który wiązaliśmy ostatnio na kanale. I teraz zwróćcie uwagę, jaka tutaj jest, jakie jest tutaj wiązanie. Tutaj, za pomocą po prostu węzła, który dobił do samego łącznika i stoper dojeżdża do samego końca. Tutaj te wiązanie jest bardzo krótkie. One ze stoperem zajmuje pół centymetra i widzimy, że tutaj jest po prostu, no to jest perfekcja, możemy powiedzieć. To jest najlepsze rozwiązanie z możliwych, ponieważ nie ma tutaj gdzieś kolejnej możliwości, gdzie ten przypon, haczyk może się zaczepić, zawinąć. Kolejny zestaw jest wykonany z tych samych elementów, tylko Tutaj zamiast tego wiązania mamy tradycyjne oczko. I sobie omawialiśmy ostatnio, jakie ona stanowi problemy. Przede wszystkim, tak jak tutaj, na grubej żywce, w okolicach y, trójki, ale nawet 2-2. Te oczka bardzo trudno zawiązać małe i przede wszystkim później je ciężko przedziać. Powstaje duże oczko, to jest kolejne łączenie, które wydłuża tutaj nam ten zestaw, i powstaje kolejne miejsce, gdzie się ten przypon może zaczepić, i ten zestaw może się dodatkowo plątać. Oczywiście mamy przybory do wykonywania oczek mniejszych. Tutaj mamy przyrząd do wiązania równych pętelek można jeszcze stosować easy loopa i tak dalej. Tutaj mamy haczyk do dociągania tych pętelek, ale przy grubych żyłkach nie oszukujmy się, te pętelki zawsze będą duże, zawsze będą stwarzały tutaj kolejne miejsce do y, splątania zestawu i takie tutaj łączenie jest lepsze. Zwróćcie uwagę y, tutaj na to łączenie, no to jest po prostu coś pięknego. Węzeł jest dobity do samego łącznika. Tutaj mamy na zwykłym, zwykłym oczku. Wiadomo, wiązanie zestawów nad wodą to jest zupełnie coś innego niż wiązanie zestawu na łowisku. Jeszcze przy y, gor, y, takich złych warunkach można powiedzieć, gdy ręce są zmarznięte, mokre, y, albo gdy się spieszymy. Większość osób z nas o, zawiąże oczko, ale taki zestaw będzie po prostu mniej podatny na plątanie. Mały szczegół, który robi ogromną różnicę, i spróbujcie kiedyś jednego i drugiego. Dodatkowo, taki zestaw z oczkiem na pewno będzie stwarzał większy opór w locie. To tyle jeśli chodzi o wiązanie zestawów. Czasami jeden detal może zmienić wszystko. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że te zestawy są takie same, ale jednak wiązanie jest inne i zupełnie inaczej nam ten zestaw ustawia. Jeśli Wam się film podobał, zasubskrybujcie kanał i podzielcie się też w komentarzu, jak wy wiążecie zestawy federowe. Siemano, cześć!